O niemal połowę wzrosną opłaty, jakie miasto wynosi za zużytą energię elektryczną, poinformował wczoraj Kamil Sznal, kierownik biura prezydenta miasta. Według szacunków w ciągu nadchodzących 2 lat za oświetlenie uliczne i energię zużytą w miejskich jednostkach, między innymi szkołach, zapłacimy o około 3,3 miliona złotych więcej. Mieszkańców Suwałk zdziwił wzrost kosztów oświetlenia ulicznego, bowiem miasto wymieniło źródła światła na energooszczędne. Czy była to trafiona inwestycja? Jak nas poinformowano w ratuszu, w ramach modernizacji oświetlenia dokonano wymiany 2225 latarnianych opraw, co zaskutkowało, według wyliczeń projektowych, spadkiem poboru energii o niemal 880 MWh w skali roku. Zużycie energii na oświetlenie naszych ulic spadło o blisko 67%. Wzrost opłaty wynika zatem w głównej mierze z podwyżki cen energii.